Zadanko drugie. Liczba pierwiastek trzeciego stopnia z takich tam liczb jest równa. No i teraz pierwiastek, uwaga, jest trzeciego stopnia. Czyli on pyta mnie, co w mnożeniu powtórzyło się trzykrotnie. I wtedy będę mogła wyjąć to przed pierwiastek. No tylko teraz tak, mamy tutaj mnożenie. Te liczby, no tak niekoniecznie fajnie się wyciągają. No 27 mogłoby, tak? No bo to jest po prostu 3, bo to jest 3 razy 3 razy 3, czyli 3 trójki dają mi 27, więc mogłabym tą trójkę już wyjąć przed, ale to za momencik zrobię. Najpierw Wam pokażę, o co tutaj chodzi z tymi pierwiastkami. Dzięki temu, że one są tego samego stopnia, to ja je mogę ze sobą pomnożyć, te liczby, które są pod spodem. Dlaczego? No bo zobacz, pierwiastek trzeciego stopnia mogę inaczej zapisać jako potęgę. To jest odwrotność potęgowania, tak? Czyli jeżeli mam jakąś liczbę pod pierwiastkiem trzeciego stopnia, w ten sposób, to mogę ją zapisać jako a do 1/3. I to jest bardzo łatwo zapamiętać, bo pierwiastkowanie jest odwrotnością potęgi, czyli tutaj musi być ta trójka w mianowniku, odwrotność musi być, tak? Czyli trzeci stopień to 1/3 w potędze. No i dlaczego ja o tym mówię? No bo zobacz, liczby, które mają taką samą potęgę, można ze sobą wymnożyć i dopiero wziąć do potęgi. I to się właśnie tyczy tych pierwiastków, tak? Mogę je przemnożyć, te liczby, które są pod pierwiastkiem, ponieważ pierwiastek jest tego samego stopnia. No to tak też zrobię. Tutaj będzie tak, 27, oczywiście minus z przodu 16, razy 2 pierwiastek trzeciego stopnia. Dobra. I co? Mogę sobie tą 16 z dwójką bezkarnie skrócić, tak? Mogę, no bo to są dwie pierwsze, czyli zawsze skracam górę z dołem. Dobrze, 16 na 2 to jest 8. No i mam wtedy pierwiastek trzeciego stopnia z minus 27 ósmych. I uwaga, tutaj jest minus, ale pierwiastek jest trzeciego stopnia. Czyli ten minus, zobaczcie, że jak minus trzykrotnie pomnożycie, to zostanie minus, czyli ta liczba, która wyjdzie, ona będzie miała minusa. Czyli można sobie, nawet licząc takie pierwiastki, wywalić tego minusa przed pierwiastek i zająć się tylko tymi liczbami, które są w środku. Albo pomyśleć właśnie, że jak trzykrotnie przemnożę tego minusa, to wyjdzie mi też minus, czyli spod pierwiastka będę wyciągać liczbę ujemną. Dobra, czyli tak, mamy minus. No i co? Może rozpiszę to, żebyście wszystko widzieli. 27 to jest 3 razy 3 razy 3, a 8 to jest 2 razy 2 razy 2. Pierwiastek mnie pytał, co się trzykrotnie powtórzyło w mnożeniu, tak? Trzy takie same liczby, bo jest trzeciego stopnia. No to odpowiadam. U góry trójka, na dole dwójka. Czyli mam odpowiedź minus 3 drugie. I jest to odpowiedź A. Mam nadzieję, że punkcik tutaj wpadnie, że już umiesz super te pierwiastki, potęgi i tak dalej. To jest zawsze tak, że na maturce warto to już wiedzieć. Daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i widzimy się w kolejnym filmie.